Dziękuję bardzo. Ja cóż, nie będę przepraszał w skończoność. Natomiast źle się stało, że nie był przedstawiciel dzielnicy na tej komisji. Natomiast byliśmy na sesji, ale drodzy Państwo, tak naprawdę my, ktokolwiek by nas nie reprezentował jako Rady Dzielnicy, naprawdę na tej komisji nie mógłby przedstawiać stanowiska Rady. Bo stanowisko Rady zostanie podjęte dopiero dzisiaj. Dlatego szkoda, że Państwo tego stanowiska właśnie przed Komisją Edukacji nie zdołali przygotować. Ale tak jak Was, tak i nas jako radnych zaskoczyła decyzja, która pojawiła się 28. Mieliśmy na 10 stycznia zwołaną sesję, natomiast zwoływanie sesji też odbywa się z pewnym wyprzedzeniem 7-dniowym. I nawet jeżeli byśmy chcieli, to nie moglibyśmy wcześniej zwołać. Tak, ale są... inne dzielnice dały radę. Wszyscy dali radę sesji specjalnej. Drodzy Państwo, nie wiem na jakiej podstawie przedstawiciele inni dzielnicy będą zajmowali stanowisko, natomiast tak jak mówię, my dzisiaj podejmujemy uchwałę. Natomiast drodzy Państwo, no, powiem szczerze, że ze względu na to, w jakim stopniu ja osobiście, również wielu radnych zaangażowało się w ten problem i przykro, że takie zarzuty są nam stawiane przez Państwa jako przedstawicieli Rady Rodziców. No ale cóż, jedynie może być mi przykro. Panie Szymborzyk, jest naszym ślubosłem, potem Pan Witold Degielski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za chwilę spóźnienia, ale obowiązki zatrzymałem je na Komisji Rady Miasta. Na wstępie podziękuję może, że wczoraj na sesji byliśmy tak liczni i tak bardzo zwarcie razem mogliśmy zaprezentować nasze stanowisko. To zrobiło bardzo duże wrażenie na radnych miasta. Rozmawiałem z kolegami, z koleżankami radnymi i wiem, że zostało to docenione, że społeczność lokalna, że Rada Rodziców, że przedstawiciele absolwentów, przedstawiciele dyrekcji mówią jednym głosem, przedstawiają spokojnie, rzeczowe argumenty. I mam nadzieję, że moje wystąpienie też w jakiś sposób zostało zrozumiane i przemówiło do wyobraźni niektórych osób, które ciężko przekonać do tego, że trzeba zmieniać oświatę, trzeba reformować sieć szkół, to nie wszystko i nie za każdą cenę, bo niektórych rzeczy nie powinniśmy wziąć. Rozmawiałem po tej sesji jeszcze z kolegami i koleżankami radnymi i tak jak mówię, wydaje się, że sam pogląd, że uczniowie, nauczyciele, szkoła jako społeczność powinna pozostać w tym miejscu, chyba została zrozumiana przez większość z radnych. Natomiast tak jak rozmawialiśmy również jeszcze w kuluarach, wydaje mi się, że ciężko by było uzyskać większość, która by zupełnie odstąpiła od jakiejkolwiek zmiany. Również dlatego, ponieważ mówi się, że jeżeli odpuścimy teraz, to będzie to znaczyło, że ktoś za tą szkołę weźmie się przy następnej reorganizacji, czyli w następnym roku. Znowu argumentując, że jest mała, że mało dzieci, że znowu przedstawiając taką diagnozę, jaka była. Wydawałoby się, że taka droga, jaką proponuje i Rada Dzielnicy i też taki pomysł krążył wczoraj na sesji, jest jednym z lepszych pomysłów, nie jedynym. Ja uważam, że najlepiej by było oczywiście, żeby ona została tak, jak jest, ale żebyśmy też mieli gwarancję, że to nie jest tylko chwilowe. Diabeł tkwi na pewno w szczegółach i tutaj słusznie Państwo zauważyliście we wcześniejszych wystąpieniach, że ważne są techniczne aspekty tego połączenia. To jak to tak naprawdę będzie funkcjonowało, czy będą ofiary, jak zostało powiedziane, czy nie, jaki będzie ich wymiar. Miejmy nadzieję, że jest najmniejszy. Ja z tej pozycji Państwu nie mogę obiecać, że jeżeli taka koncepcja by przeważyła, to wszystko zostanie uzgodnione po Państwa myśli, ponieważ takiej władzy sprawczej nie ma. Natomiast Pani Dorota powiedziała bardzo słuszną myśl, że najważniejsze jest to, żeby pewne decyzje nie zapadały bez wiedzy osób, społeczności, które są w to zaangażowane. I to jedno mogę Państwu obiecać, że jeżeli
będziemy dyskutować o szczegółach połączenia, to chciałbym, aby uczestniczyli przedstawiciele rodziców i przedstawiciele nauczycieli. Ja sam przed radnymi miasta deklarowałem, że również wezmę udział w takich rozmowach i już dzisiaj Państwa zapraszam i powiadomię Państwa o terminie. Myślę, że powinniśmy wspólnie z reprezentacją zarządu dzielnicy, panią dyrektor, niech pan się i spokojnie rozmawiać.